Cześć, nazywam się Maciej wyrodek, a to jest IT Morning, czyli twoja codzienna dawka artykułów, newsów i ciekawostek, które mają pomóc w Twoim rozwoju. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Paradox Interactive. Jak zwolnienie QA? Kodowanie versus programowanie. Czy jest jakaś różnica? Czy warto tym się przejmować? Ciekawa rekrutacja i na zakończeniu in post ich nowe pomysły. Do zobaczenia po intro. Czytam się. To już trochę tutaj stoi, już bardzo przeszło to limonką, więc zrobiło się bardzo limonkowe niż jaśminowe. Będę chciał zrobić trochę zmian, jeśli chodzi o IT Morning, jak widzicie nic tutaj nie może być stałe. Na pewno myślę o zmianie kamery. Bo w tej chwili używam jakąś po prostu tanią kamerkę internetową i coraz bardziej myślę, żeby jednak zainwestować w coś porządniejszego. Z jednej strony nie chcę, bo miałem dość duże wydatki, ale no już parę osób mi zwróciło uwagę, że no, jakość tej kamery nie jest najlepsza. Innym pomysłem, jaki mam, to się zastanawiam, czy nie oddzielić ścieżki dźwiękowej i po prostu także udostępnić to w jakimś widzie podcastowym. Uważacie, że to ma jakiś sens? Czy widzicie w tym wartość dla Was? Bo jeśli tak, to możemy o tym pomyśleć i można coś z tym poeksperymentować. Dajcie znać, co o tym myślicie. No i skoro już. Rozmawiamy o takich rzeczach. Polajkujcie, zasubskrybujcie i bądźcie mili dla siebie nawzajem. Zaczynamy. Naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest sytuacja z Paradox Interactive. Nie jest to świeża rzecz, bo wydarzyła się mniej więcej rok temu, jak nie trochę dalej. Paradox Interactive zwolnił cały swój dział QA, a raczej jeden z dwóch działów QA, które ma, bo okazuje się, że przez to, że są i deweloperem, i wydawcą, Mieli dział jeden w swojej firmie wydawniczej i jeden w swojej firmie deweloperskiej i pozbyli się jednego z nich. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że wyszła na przez to, przez Glassdoor, czyli taki odpowiednik naszego GoWorka, gdzie pracownicy zostawiają recenzje na temat firmy. Jedną rzecz, która tam się rzuciło bardzo ostro ludziom w oczy, to że jest bardzo dużo informacji na temat i szwedzkiego studia, że pozbyło się właśnie całego działu kła i że to było bardzo niefajnie przeprowadzone. Zwolnienia, zwolnienia masowe nigdy nie są lekkie, ale też nie ukrywajmy się: bardzo dużo firm nie jest fair względem pracowników. Może są fair względem prawa. Ale no nie są fair względem pracowników. Same będą się uzasadniać tym, że no przecież pracownicy też wykorzystują sytuację i jak pracownik się uprze, bardzo trudno go zwolnić. Moja koleżanka z raczynią prawną kiedyś mi całą tą sytuację rozrysowała. Uważam, że to jest absurd, że tak to wygląda, no po pierwsze jak się będzie chciała, jak będę czy kogoś się pozbędzie. Ale też uważam za większy absurd i hamstwo, to jak takie sporo, część tych zwolnień się przeprowadza. Um, co nie zmienia faktu, że rozumiem to uzasadnienie, bo żyli ludzie są wszędzie, ale nie zapomnijmy, że jest tutaj bardzo duża yy, dynamika sił. Firma ma zawsze większą przewagę, zwiększa, ma większe zasoby, więcej może. Więc jakoś nie czuję dla nich sympatii w tym wypadku, ani dla innych firm, które przeprowadzały zwolnienia w bardzo niefer sposób. No i. Paradoks pozbył się całego swojego działu QA, ale w taki sposób, że nikt nic nie wiedział. Inne działy po prostu nagle się dowiedziały, że działu nie ma i to już było po fakcie. Nawet wygląda na to, że większość menadżerów nie działało. Jak, jak Shotgun Rock Paper go nazwał się do działu HR firmy, to słyszeli, że no, ludzie byli bardzo ochronieni przez yy, yy, szwedzkie prawo. Podejrzewam, że ludzie na ich odpowiedniku mówią prawo, te tak. Ale branża IT, i nieważne gdzie się spojrzy, ma bardzo dużo pracowników na kontraktach, którzy pewnie nie byli w żaden sposób chronieni. Ja o czym tutaj nawet, jak Rock Paper Shotgun gadał z pracownikami, oni nie czuli się chronieni. Między innymi w teorii, co powinni dostać inne oferty pracy, to dostawali jakieś bardzo słabe, bardzo takie kompletnie downgrade'owe, że przychodzili na o wiele gorsze pozycje te oferty, więc to była ewidentnie próba się ich pozbycia w ramach światła prawa, e, prawa. i no nie było to zbyt fajne, zostawiło to bardzo duży niesmak u producentów, u uczestników i co artykuł jeszcze podkreśla to jest to, że dział QA jest bardzo często bardzo źle traktowany w, w branży gier Moim zdaniem, w ogólnym świecie IT jest trochę lepiej. Chociaż spotkają się miejsca, gdzie dalej istnieją te mury, gdzie się przerzuca i no QA jest ludźmi drugiego sortu. Jeśli ktoś zostaje jakoś po godzinach, to najczęściej QA, je, bo się okazuje, że no koniec sprintu i trzeba dowieść i tak dalej. I to nie jest fajne. Ale w branży gier jest to wiele gorzej. sytuacja niż z całej reszcie. Między innymi to jest powód, dla którego nigdy nie będę pracował w branży gier. A więc pewno zaraz to znowu będzie mój w komentarzach. E, branża gier to jest branża gier. Nie, branża gier to jest część naszego IT. To oni nie używają te same narzędzia co my, pracują w podobny sposób jak my. Jest to może trochę nie aż tak bardzo z nami powiązana, ale no, dalej pokazuje, co może się u nas wydarzyć i jak to może się wydarzyć, więc ja bym jednak patrzył ostrożnie w tamtą stronę. Naszym drugim artykułem na dzisiaj jest kodowanie versus programowanie. Różnica, którą powinieneś rozumieć. Przyznam się, nie jestem super przekonany, bo nie widzę, żeby autorka powoływała się na definicje, jakie słownikowe i tak dalej. I dla mnie to brzmi bardziej, jakby to były jej odczu odczucia. Skadam się mniej więcej z jej podziałem, ale też właśnie mam pytanie tutaj do Was, jak Wy to widzicie, bo dla mnie to jest bardzo kwestia nazewnictwa i czy akceptujemy to nazewnictwo jako zesłane z niebios. Ogólnie autorka zaznacza, że kodowanie to jest po prostu umiejętność pisania kodu, gdzie programowanie jest szerszym konceptem że programowaniem jest umiejętność pracy w zespole jest cały software development lifecycle, planowanie, myślenie o konsekwencjach tego, projektowanie, testowanie itd. Co już pewna część osób zaraz, 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 po co mamy testerów, więc progra programiści nie, nie testują? Wiadomo, unitest i tak dalej. I są wiele miejsc, gdzie testują. Następnie wchodzi w bardzo duże detale, jakie jest różnica i zaznacza, że tak naprawdę koder musi znać tylko syntaks e, programu, języka kodowania, który używa, a programista musi znać o wiele więcej. I przyznam się szczerze, z jednej strony się zgadzam, bo spotkałem się z terminami jak kod monkey, czyli że po prostu no, tylko klepie kod. Juniorzy bardzo dużo klepią kod, ale tak naprawdę, zwłaszcza w Agile'u, czym wyżej jesteśmy w piramidce, tym deweloper musi myśleć o więcej rzeczach. musi znać jakąś tam wiedzę biznesową, musi rozumieć biznes, musi rozumieć, jakie będą konsekwencje zmian, które będzie robił i tak dalej, i tak dalej. Więc widzę tą różnicę, ale no właśnie to tutaj znowu się pojawia. Czy deweloperzy kodują, czy deweloperzy programują? Na szczęście, że nie wiem. No i. Kończy się to taką piękną tabeleczką, co musi znać koder i co musi znać deweloper. Przyznam się szczerze, to, że musi znać gita. Wydaje mi się, że to chyba powinno być w obu stronach, bo nie wyobrażam sobie, żeby koder mógł pracować bez gita. Tak samo. Tak samo nie jestem przekonany do tego, że autkom no kodera jest działający kawałek kodu, a. Programist jest w pełni gotowa aplikacja. No, no Nigdy nie pisze jeden programista cały. No, dobra, w małych projektach piszę, ale rozumiecie o co mi chodzi. Że ja mam wrażenie, że to jest bardzo sztuczna definicja, bardzo sztuczny podział i nie widzę specjalnie jego wartości. Jest to fajne ćwiczenie umysłowe, żeby po prostu rozróżnić jedno od drugiego, kto to jest coder, kto to jest deweloper, kto to jest programista. Ale z drugiej strony, czy to nie znaczy, że w takim wypadku junior to jest coder? No bo junior zna najczęściej język programowania i nie ma się tych innych umiejętności, on dopiero sobie buduje. Z drugiej strony, też mi się szczerze, większość ludzi jak się uczy programować, to uczy się tak naprawdę kodować. Takie rzeczy jak dezprojektowanie, jeśli nie jesteś na studiach, to tego nie przerabiasz i to gdzieś dopiero później w pracy się pojawia. Nie wiem, że bardzo chętnie bym usłyszał Wasze zdanie na ten temat. Naszym kolejnym punktem jest bardzo ciekawy portal do rekrutacji, a mianowicie nazywa się Key Value, czyli po prostu jest to gra słów na klucz i wartość, czy po prostu kluczowe wartości. Mi się bardzo podoba ta nazwa. I o co chodzi? Nam się w Polsce ten program raczej nie przyda, bo to widzę, że to są rzeczy raczej na Amerykę robioną, ale pomysł jest świetny. Mamy po prostu tutaj różne wartości i możemy wybrać, co nas interesuje. Czy na przykład chcemy być w czymś coś creative, innovative, czy nas interesuje work-life balance, czy lekkie spotkania, czy na przykład internal mobility, cutting edge technologies, data driven. I on już po prostu patrzy, które firmy spełniają nasze kryteria, jeśli chodzi o wartości i możemy na tej bazie wybierać właśnie firmy, którą chcemy, w której chcemy pracować. Niesamowita. Bardzo ciekawy pomysł. Trzeba zobaczyć, czy te obrady coś takiego u nas zaimplementować. Co prawda my mamy ten problem, że mamy bardzo dużo portali, które tak naprawdę pracują na zasadzie takiej, że to jest po prostu software house, więc wartości software house'ów też trzeba komfortować z wartościami projektów. Ale pomysł jest bardzo fajny. Więc możecie się pobawić tym, bo mi się bardzo podobało i idziemy dalej. Naszym ostatnim kawałkiem wiadomości na dzisiaj jest dosłownie wiadomość, Inpost będzie robił paczkomaty wewnątrz budynków. Przynam się Szczerze, w mojej pierwszej reakcji była, ale zaraz, zaraz ta, przecież zaletą jest to, że jest dostępność 24 godziny na dobę. No i tutaj mówią właśnie, że jedną z takich rzeczy, jak ci będzie możliwość, to będą dawać 24 godziny na dobę, ale no paczkomaty takie, które są dostępne tylko czasowo, to też jest jakieś rozwiązanie. No nie powiem. Widzę tego wartość. U mnie w firmie w Objectivity pojawił się na dole kolektomat. Czyli po prostu Taki paczkomat bardziej prywatny, gdzie po prostu ludzie pracujący w firmie mogą zamówić swoje przesyłki do niego i tam je odebrać. Co powoduje, że nie musimy czekać na kurierów, nie ma sytuacji, że kurier przychodzi w trakcie spotkania i tak dalej. Nie miałem jeszcze okazji z tego skorzystać, bo wszystkie paczki, jakie miałem zamówione, to były zamówione zanim ten kolektomat się pojawił. Ale na przykład, jakby u nas w budynku, miało coś takiego pojawić się wewnętrzny paczkomat. To ja myślę, że albo w budynku obok, gdzie też jest ochrona, ja myślę, że to byłoby bezrobiste rozwiązanie. No i tyle. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że ze mną byliście. Powiedzcie, co sądzicie o pomysłach, które Wam przedstawiłem. I do zobaczenia jutro.